Dajcie dań i posłusznie gospodom, ośmie razy się mówi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza Twoja. Już za chwilę kapłani dotrą do nas z Komunią Świętą. Będziemy Pana Jezusa przyjmować wzdłuż brukowanych chodników na wprost ołtarza, także pod wałami jasnogórskimi. W skupieniu i w modlitwie oczekujmy na Chrystusa Eucharystycznego i uwielbiajmy Go wspólnym śpiewem.